Bądź mną, Anon Level 14. Miałem kolegę, Maciek miał na imię. Jego główna cecha to było kurewskie jąkanie się. Zaczęło się niewinnie jak go poznałem. Nie było tak źle, ale to tylko tak się wydawało. Odkąd wszyscy pamiętają, on się jąka jak sam skurwysyn. Kiedyś poszedł kupić prezerwatywy do Biedry, bo chciał na zielonej szkole wyruchać taką jedną kurwę. To po prostu był hit. Co młodzienioszku? Po, 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 po. No mów, w bój się! pre 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 preze, zer a prezerwatywę! Niestety ci nie sprzedam, jesteś za młody! A... 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 Ale, 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 ja, 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 normalnie A... 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 a, a, a m... a m, 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 może ja, 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 chcę. Ale ja nie chcę, do widzenia. spier dalej. My staliśmy w kolejce za nimi. Normalnie był taki mężczyzną, że nie dało się wytrzymać. Wreszcie udało mu się kupić gumencję w pobliskim Anon Expressie, takim osiedlowym kiosku. Pojechaliśmy na zieloną szkołę. Anony, słuchajcie tego. Nadeszła godzina prawdy. Anonica wbija na rejon. Wchodzi do kibla i słyszę tylko: O, Maciuś, ale ty jesteś seksowny.

Potem tylko było lepiej. Słyszę Janki, no to co myślę? Kurwa, XD, on to zrobił, <laughs> No i zaczyna się akcja. Wbija jeden chłop i wbija do kibla. Miał z nami pokój, więc logiczne, że może się opróżnić. Szczęście w nieszczęściu, drzwi do kibla były otwarte i poczułem tylko zapach skisłego mleka. Chłop wszedł na miejscu. Położyłem go do łóżka, jakby nigdy nic, ale to co zobaczyłem, gdy go odciągałem, ja pierdolę Anony. O mało co ja się nie zżygałem. Maciej robił minetę typiarze, a ta się na mnie patrzyła. Zamknąłem drzwi, sekundę później wbija nauczycielka. Ja ze strany tej obok kibla i go barykaduję. Pani się na mnie patrzy i pyta: A on wszystko w porządku? Tak, tak, proszę pani, tylko strasznie mnie brzuch boli. A brałeś tabletki? Tak, tak. No to chciałam powiedzieć, że zabrani za 5 minut w sali 69. Dobrze, dobrze. Wbija mi do klopa i mówię: Kurwa nie pojebało was, jęczycie jak nie wiem co, pani wbiła, a ja się tłumaczę, że kurwa gazy jebane im brzuch mi tak pracuje.

Mówię im, że zebranie jest. Na to Maciek wypierdolił prezerwatywę do śmietnika, zajebał gacie na dupę i wyszedł z pokoju, zostawiając Anonkę. Po zebraniu przychodzi znowu i zakłada tą prezerwatywę, zaczynając się jebać. Ja nie mogę ze śmiechu idę spać. Na następny dzień. Wstaje przerażony, słyszę. Na następny dzień Wstaje przerażony. Słyszę, tylko jak ktoś mówi: Stąd krytyczny trzeba reanimować. Trzy, dwa, jeden, strzelam. Natychmiastowo się pobudzam i mówię: Co się dzieje? Nie przeszkadzaj nam! Patrzę i nie mogę uwierzyć. Kolega schodzi na moich oczach. Pojechali do szpitala. Kolega nie przeżył. A wiecie, kurwa, co? Maciek jebał się za Anonkob podczas jego pogrzebu. Tak, dalej ta sama prezerwatywa.